Priorytetem będzie i planem numer jeden nie zrobić sobie krzywdy i będziemy trochę pracować nad techniką, nad tym, żeby ta piłka gdzieś tam zaczęła nas słuchać, żeby złapać odpowiedni z nią kontakt, rytm, nad wytrzymałością, siłą, także żadne nowości, tak jak to od wielu lat wygląda gdzieś na początku sezonu, także tak będziemy to próbowali poukładać, ale naprawdę na spokojnie. Byłem jako zawodnik, można powiedzieć, że byłem chyba tylko raz jako zawodnik z innym zespołem. No cóż, cieszę się, że możemy zacząć ten sezon jeszcze co prawda nie wszyscy, ale wszyscy na pewno z uśmiechami na twarzy. Jest bardzo fajna energia wśród zespołu, wśród chłopaków, więc myślę, że przełożymy to na pewno na parkiet i na przygotowania. Forma jest obiecująca, powiem tak. Nie ma tutaj ludzi, którzy się by zbyt zapuścili, także jesteśmy tym uradowani i myślę, że tylko będziemy robić pomalutku krok do przodu. Rzeczywiście ta przerwa jest dosyć długa. Gdzieś tam jak ogląda się zespół reprezentacji Polski, to na pewno trochę człowiek tęskni, trochę chce już wejść na ten parkiet i potrenować. Dzisiaj mieliśmy okazję troszeczkę siłowni, teraz mamy pierwszy raz halę. No jest wiele ciekawych nowych rzeczy dla mnie teraz, nowy klub, nowe barwy, więc na pewno będę potrzebował chwili, żeby się z tym oswoić, ale koledzy mi tutaj dobrze podpowiadają, pokazują wszystkie, że tak powiem, zakamarki, więc myślę, że bardzo szybko się zaklimatyzuję.